Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Na razie nie mamy mapy tego miejsca, wypadałoby się tutaj rozejrzeć. Mamy ławkę, na której możemy usiąść, cudnie. Hey, you there. What are you doing here? Mamy kogoś. Porzucony i samotny. The boat I was on sank. I landed on the beach. So one of the crew survived the storms, eh? We'd heard it was just the Inquisitor. You don't look like you're with the Inquisition. I was a stowaway. On an Inquisition ship? You're lucky they didn't catch you and throw you overboard, or worse, turn you into one of them. Someone or something is looking out for you. And I ain't gonna mess with that. But don't stretch your luck. The White Robes catch you here, you'll be in trouble. If you want my advice, then find yourself a good weapon. You won't get far without one. There may be something around here. Have a look. Come back to me when you've found something. Oh. You've not found a weapon yet? Keep looking. Kurde, gościu, fajny jesteś. Pozwalasz mi tak po prostu przeszukać to miejsce? Super. Mamy kredens. Bełty. Mikstura regeneracji, bardzo fajna. Woda. Pochodnia, klucz. Klucz do skrzyni. Pochodzi z domu po drugiej stronie drogi. Mogę ci powiedzieć, o Jezu, o tym kluczu? Gdzie ty jesteś? Nie, masz to w dupsku. Dobrze. Niech i tak będzie, że to masz w dupsku. Jak tam, moi drodzy, po pierwszym odcinku? Ja jeszcze nagrywam ten odcinek zanim wy go zobaczycie, więc jestem bardzo ciekawa odzewu. A to spowodowane jest tym, że jadę do mamy i do taty na weekend i po prostu ogólnie za niedługo mam urodziny i będę robiła przez 2 tygodnie z rzędu imprezę, ponieważ najpierw robię dla rodziny, a potem robię dla znajomych. Okej, otworzyliśmy. Mamy miecz, który zadaje lepsze obrażenia, strzały, bełty, wytrych i małą mapę wyspy. No to już wiem, jak Damian zdobył mi osiągnięcie, jak sobie grał. Słabe leczenie, możemy podejrzeć mapę. Możemy. Kurde, ja w ogóle zapomniałam, że tak mapa wygląda. Ocie, Panie Chryste. Masakra. Tarczę mamy założoną, mamy lepszą broń lekką, więc ją zmieńmy. I porozmawiajmy jeszcze z tym człowiekiem na dole, ponieważ wydaje się, że ma dla nas coś jeszcze do zaoferowania, do powiedzenia. I found this sword. Good. I hope you know how to use it. A, dobra. There's a girl came ashore with me. She's in an abandoned house to the south. South? Must be the old shipwrecker's house. I'll head that way later. If she's there, I'll take her somewhere safe. Okej, spoko. Uratuj Sarę z dziczy. Zadanie wykonane. Czyli za to też jest pewnie osiągnięcie. I could do with some help before I go. I'm injured. So you are. There's a water barrel in the corner. Take a good drink and freshen up. You stink of seawater. If you're planning on getting hurt again, you should get your hands on a few healing potions. Where can I find some? Well, they don't grow on trees. You'll have to find a trader for those. There are a few traders still around. Okay. What can you tell me about this place? What do you want to know? Ooh. You mentioned a monastery. What happens there? The last place you want to be. It's where the Inquisition train their recruits. Brainwash them. Stay well away from there. What's the Don got to offer me? Meat, beer, a job. He might even train you as a fighter. You got a sword, after all. Most they'll let you have up at the monastery is a staff. Just a big stick. That's not a real weapon. On mnie może zaprowadzić, dobra. Looks like I'm going to be stuck here for a while. Anywhere I can get some food or pick up some gold? Ha, not round here at any rate. I just asked for this post so I can watch the storms. Amazing things when they blow past. Strange how they never come inland. A few weeks ago I would have sent you to Harbour Town, but not anymore. Why not? It's full of Inquisition.
protecting those ruins and recruiting for the damn White Robe cult at the monastery. I'm with the Don myself. We're the only ones who are still free. Living in a camp in the middle of a swamp. But freedom's freedom. I'd head to the swamp. See if the Don will take you in. Or try your luck in Harbour Town. Just stay away from the monastery. Mm-hmm. So is Harbour Town safe? What are the Inquisition doing there? Not much at the moment. There are still some of our boys in there. They might help you out. And that White Robe lot probably won't bother you too much. I can show you the way, but believe me, you'd be better off at our camp. Okej, okay, droga do miasta i droga do obozu. Kurde, w ogóle mój laptop wydobywa z siebie takie dźwięki, że zastanawiam się, czy tego buczenia nie będzie słychać. Pewnie będzie. Hucha, dmucha. A, no tak, beczka z wodą. Skorzystajmy. Mamy już teraz mapę, więc mniej więcej wiemy, gdzie się możemy poruszać i jak to wszystko ogarnąć. Mamy tutaj Jana, który może nas zaprowadzić. Ja bym się jeszcze cofnęła do Sary, zobaczyć, czy ona coś tam powie na miejscu, czy niekoniecznie. Jestem ciekawa. I tutaj mamy pierwszego dzika. Okej, okay, pochodnia się zapaliła na moich oczach. I to nie jedna. Siup. A tu jest moja wypalona, dobre. Myślałam, że to coś, co mogę podnieść. Okej. Okay. Chyba dobrze idziemy, no nie? Wiecie, wolę się upewnić, co ze Sarą i czy mogę z nią porozmawiać w ogóle na ten temat. Chyba tak. Hey, you came back. Yeah, and I've had a look around. What did you find out? Well, there are people on this island, but they seem to live by their own laws, and there are things going on around here that I don't fully understand. That's the impression I got. This is a strange place. Well, thanks for letting me know. I think I'll stay around here. I'm not ready to deal with people. Particularly not the Inquisition right now. Before I forget, I found this potion. I kept it in case you came back. I'm guessing your need is going to be greater than mine. Now, I hope I can find somewhere better to camp than this horrible place. I've asked someone to come down here and help you look for somewhere. He seems like a good guy. Really? Thanks for that. Have you noticed how this island seems to be free of storms? Everything just happens around it. It's very odd. I hope this island treats you better than the storm that brought us here. Okay. Watch your step. Okay, dostałam dodatkowe punkty doświadczenia za to. I dostałam mocną... O kurde, 300 punktów życia. Ja nawet tyle nie mam. Mogę sprawdzić, ile mam życia? Mam 92 punkty. No i tak, mamy tutaj rozwój postaci. Mi się wydaje, że pójdziemy faktycznie za Inkwizycją, więc będziemy rozwijać magię kryształów, magię run, alchemię na pewno, myślistwo trzeba będzie się nauczyć, walka kosturem, myślę, że to będzie dobry pomysł. No, także mamy co robić, kochani. Wracamy w takim razie na górę. I teraz pytanie, czy idziemy już na bagna? Czy idziemy do miasta? Kurde, nie wiem, nie zastanowiłam się nad tym, bo w ogóle zapomniałam o tym, że przecież musimy gdzieś iść. Wiecie, trochę się odzwyczaiłam od tego, że jest jakakolwiek taka... Kurde, jakby to powiedzieć. Wiecie, o co mi chodzi, bo w Gothiku 3 my sobie wybieraliśmy tak naprawdę, gdzie idziemy. Tutaj też możemy wybrać, ale tutaj z tego, co pamiętam, bo jak pójdziemy do miasta, to za szybko z niego nie wyjdziemy. I to też jest tak właśnie, że... Kurde, nie, może najpierw na bagno powinniśmy się skierować. Tak mi się wydaje. A później dopiero na miasto. Nie wiem, ale tutaj jest dzik. I ja bym chciała z nim spróbować się zmierzyć, chociaż wiem, że to powinno być raczej złudne. No dawaj. Okej, okay, bijesz dwa razy. O kurde!
O stary! Oj. Dobra, F9. Ej, ale dobrze szło, nie powiecie mi, że nie. Tylko zapomniałam, jaka jest taktyka na dzika. Może go przydziobniemy do ściany? Ej, ale szybciej te ciosy wy... Masakra. O kurde. Ej, udało się, ale to było w chuj ciężkie, nie? Dobra, słabą pijemy, bo masakra. Ale hej, udało się. Tylko najgorsze jest to, że tutaj nic nie ma. To było tylko po mojego expa, nie? To wygląda, jakbym tutaj mogła chodzić. O, proszę. Nawet coś w tym krzaku znalazłam. No i dobra, możemy jeszcze iść w drugą stronę kawałeczek chociaż. Co my tu mamy? Jakaś roślina. Kurde, tam można gdzieś iść. W ogóle ja też powinnam na mapę może zerknąć, nie? Tutaj z tyłu też coś wydaje się, że jest. Okej, tam na dole są te ćmoki. Rozumiem. To myślałam, że jest kufer, ale niestety nie. Okej. Tu mogę się wspiąć na górę. Tu też mogę się powspinać. Wielkie bagno. No tak, wiem. Tam są te jeżozwierzę. Tu, o Boże. Już mi się... O Panie Chryste. O kurde, nie. Dobra, nie, przepraszam. Chyba ja nie powinnam tutaj chodzić, prawda? To jest za dużo niebezpieczeństw jak na razie dla mnie. Wszędzie są dziki. Tarzają się, dobrze. Nie, to znaczy, że trzeba chyba albo zejść na dół. Dobra, tu jest... Dobra, nie będę tu łazić. Przynajmniej nie samemu, bo to, nie, to jest niebezpieczne, wiecie? To jest naprawdę niebezpieczne, lepiej tego nie robić. Wielkie bagno. Czy idziemy na wielkie bagno? W wielkim bagnie jest dosyć trudno. Pamiętam, że tam jest jazda bez trzymanki. Możemy się przejść tutaj na chwilę na dół. Tylko czy tu nas nie złapią i nie zaprowadzą do klasztoru? O, fajnie, możemy się obracać wraz z mapą. Wielkie bagno to jest zamknięty teren. Tu też są jakieś jeziora. Może powinnam raczej powiedzieć bajora. Ale tutaj widziałam te ćmy, więc myślę, że możemy się... Ojejku. Myślę, że możemy się tam przejść. Tu jest wilczek. Oła. Co? O Jezu! Co tutaj się działo przed chwilą? Mam nowy poziom. Okej, tu jest zdecydowanie bezpieczniej. Lepiej iść na razie tutaj. Tutaj nie chcę mnie wszystko zabić. Znaczy się chce, ale... Ja jestem w stanie to pokonać, że tak powiem, nie? Więc jest troszkę bezpiecznie jednak. Tu widziałam dziubdziuba.
I to nie jednego. No co jest? Czemu to wszystko tak leje mnie nagle? O ku... Mi się wydaje, że ja chyba muszę jednak stąd iść. Czemu to wszystko mnie tak atakuje? To jest dziwne. O. Kurczak. Rozumiem. Okej, jesteśmy w takim miejscu. Klasztor jest chyba tam na dole. Albo nie. Znaczy się, ja wiem, o co chodzi. Chodzi o fakt, że to nie jest już początek gry. Ale mimo wszystko to nie powinno mnie tak wszystko lać. Ej, no chodź tu. Ile ty się agrujesz? 1, 2, 3, 4, 5. Po 5 O kurde. O panie, no tu już jest wszystko mocniejsze. Gdzie co zrobimy F9, nie będziemy się tu pchać. Trzeba troszeczkę postać podboostować. A to nie będzie takie proste. Zioło. Okej. Tu mogę pójść w górę, ale... Okej, dziki, to na razie też nie. Tu są wilki. Aha, to są zwykłe. Spadamy. Nawet nie zdążyłam się wczytać, nie? Dobra, czyli się nie pchamy na górę. Tu zebrałam. Wiecie, to teraz będzie takie łażenie po omacku, gdzie mogę iść, a gdzie mnie coś bije, nie? Dziki. Dobra, no to nie idziemy tam na razie. Tu jest jakaś faremka. Welcome, stranger. What's brought you to our troubled isle? The tide. I'm a shipwreck survivor. Well, it's a strange kind of luck that's washed you onto these shores. But I must warn you, you cannot wander freely around here. I don't mind, but the warriors of the Order are less forgiving. Who are you? My name is Tristan, a novice of magic. I'm looking after this place, on the orders of the Convocation of Mages. What is this place? Just a simple farm. It's under the control of the Inquisition now. We cultivate the land and take care of the animals. Our work ensures the well-being of the Order and Inquisitor Mendoza's men. Okay. You mentioned the Convocation. What do the mages have to do with the Inquisition? The Convocation of Mages has long had their seat here in the monastery, at the foot of the Great Volcano. It was a place of study and faith before the dark wave covered the land and those temple ruins had risen from the ground. And now the Inquisitor is here seeking to push back that darkness. We're very lucky he found us in our hour of need. Now the monastery not only serves as the mages' home, but also as a training camp for recruits of the Inquisition. I see. Do you trade here on the farm? Trade? With who? Other than Esteban's bandits, there's nobody out here. What about me? Will you trade with me? I don't have much to offer, but you're welcome to look. Okej. Okay. Pokaż. Let's trade. Co ty masz? Masz sierp. Nie dziękuję. Patelnia. Słaba mikstura. Cena zakupu 30. Aż pochodnie, jakbym chciała, i jabłka na przyszłość. Okej, tak wychodzimy.
I'm looking for work. Well, there is more than enough to do on our farm. Go to my brothers and let them assign you a task. We do not have much, but we still value honest work. Dobra, rozumiem. What do you think I should do next? Well, I wouldn't recommend you wander around alone. Quickest way to the next life. Perhaps you would be best advised to let the warriors of the Order train you as a recruit. Training with the fighting staff and the basics of magic would be just the thing for you. If you're not a fighter, there are merchants in the town might have use of you. Just make sure you don't get taken in by the outlaws the Don commands. Or is it that you are interested in the higher magic that we novices pursue? That would mean finding a way to the monastery without being arrested by the Inquisitor's men. You may find someone in the town who would help you do that. The choice is yours. In any case, you will find members of each group in Harbour Town. They can tell you more. So, if I were you, I would make that my first stop. Okej, czyli skierowałbyś się do miasta. Can you take me to Harbour Town? I can't leave my post at the farm, I'm afraid. But Brother Teller will accompany you there if you wish. Great. Thanks for the advice. If you're wanting help, you must be willing to provide help in return. Okej, rozumiem. How do you get into Harbour Town? The law of the Inquisitor says that no one is allowed to be outside of the town without permission. The main gate of the town is currently being guarded by warriors of the Order. You can't just stroll in. You novices must know other ways to get inside the town. Well, yes. There is a way, but it's not easy to reach. Harbour Town has a rear entrance up to the north. As far as I know, that is guarded only by the old town guards. You could try your luck persuading them to let you in. Okay. What should I do for you? Talk to my brothers here on the farm and make yourself useful. Once we no longer need your help, we'll happily escort you to Harbour Town. Okej, okay, pomóż w gospodarstwie nowicjuszy. Rozumiem, że kiełbasy takich rzeczy nie mogę zabierać. Sapiesz się? Nie, dobra. Czyli jednak chyba mogę takie rzeczy zabierać. A mogę tutaj wejść, czy będziesz się sapał? Okej. Okay. Okej, jednak się sapiesz. Dobra. O kurde, co ubranie żeglarza. Już wczytuję grę, już się nie sap. Okej, czyli przydałoby się też umiejętności skradania. Czyli o tego typu rzeczy się nie sapiesz. A sapiesz się, jak wejdę na górę? What are you doing here? Tak, czyli tutaj odpada, tu nie mogę być. Już wychodzę. Znaczy mogę, ale jakby, no lepiej nie być tam. Tam są wilki. Nie umiem się skradać, jakbym umiała, to by było dużo prościej. Ciekawe, jajka tutaj leżały w krzakach. Okej, okay, czyli to, co na dworze, się nie czepiacie. Dobra, tutaj jest, widzę, że was więcej. Tu są dziki, już mi się to nie podoba. O, szalej druida. Ciekawe, ten dzik jest sam, można by było go pokonać, bo tam jakieś fajne roślinki są akurat. Tylko wypadałoby się trochę podleczyć. Ja mam trochę mało tych rzeczy do leczenia. Ty, jajko daje punkt doświadczenia? A to ci heca. Dobra, czego by się tutaj można było jeszcze... Chyba niczym się już nie podleczymy. Dobra, panie dziku. Ej, w sumie mam taktykę na te... dziadostwo.
Jak jest taki jeden pojedynczy, to się mogę skusić na wybicie go. Kolejny nagrobek, tak jest. Tu nie wejdę. Ej, po tej lianie się... Nie, nie da się wejść. Tak, stary, wiem. Co tutaj, same nagrobki tylko i... Po kapelusik tylko chyba przyszłam, ten wróżki. Dobra, może i tak być. Kurczak. Tam są ćmy. Okej, czyli tam lepiej nie schodzić. Kurczak. A to gdzie tutaj prowadzi nas ścieżka? Aha, tędy się idzie do miasta. Dobra, ja już rozumiem wszystko. Czyli tutaj byśmy poszli z tymi nowicjuszami. To są sępidła. Okej. To co? To myślę, że na razie możemy tutaj pogadać z resztą tych ludzi. Are you crazy walking around here? What do you think will happen if the Inquisition catch you, eh? Are you gonna call them? Hey, I won't give you away, but the warriors of the Order often come by here to check on things. So I'm just saying, you better be careful. What do you do here? I'm working in my field. Your field? Yeah. This one's mine and the other one on the other side of the path is Teller's. Of course, he's further along working his one. Always is. Don't know how he does it. He's already taken his whole harvest to the storehouse. But I'm afraid I won't be able to get my harvest in on time. I can't spot the ripe plants from the unripe. They all look the same to me. You need help? You serious? Well, I wouldn't say no. And what kind of compensation would not saying no come with? Well, I'm only a novice, so I don't have much. But if you harvest the plants and bring them to me, I'll give you a healing potion. How about that? Okay. Deal. I'll bring you those ripe plants. Great. Then I might actually be able to start my mage training before this place goes completely to the dogs. Just look out for the ripe ones in my field, all right? 10 should be enough. Bring them back here, all right? Okay. Pomóż Tomasowi w polu. Zboże. A czy ja mogę... Okej, ja po prostu muszę zebrać zboże, si? Tak jest. To dobrze. Kolejne. Fajnie, że mamy licznik. Fajnie, że główny bohater zna się na zbożu. Tu jest kurczak. Okej, okay. Halo, jakieś zboże, jeszcze jedno. Bez przesady. No chyba tutaj po drugiej stronie to zboża nie ma, nie? Ej, no lol, najgorzej. O, mam cię. Parobek, nowe osiągnięcie. Zebrałeś 10 roślin uprawnych. Here are your 10 ripe plants. Thanks. Without you, I would have been in a whole world of trouble. The healing potion is yours. Dzięki. How often do these warriors of the order come up here? The Inquisitor sends one once every couple of days. They like to keep a check on things. He picks up what we've harvested and the meat and takes it to the monastery, where they no doubt stuff their faces. If I were you, I'd hide when he shows up. Thanks for the warning. Okej, w porządku. Tobie pomogłam. Co do waszej farmy, to jeszcze. Tu jest jeszcze dwóch panów.
Hey, how are things going here? Not so well. Stuck in the middle of nowhere, a place where no one wants to be. You're the happy-go-lucky, face life with a smile type, aren't you? And you'd smile if a pack of hungry wolves was eating everything in sight. I used to have 6 pigs, and now look at what's left. Don't you have anyone who can protect you and your animals? Yeah. The warriors of the Inquisition are more concerned with the gold from the temple ruins than with helping novices. We're on our own at best, at the mercy of the wolves at worst. Doesn't stop the Inquisition coming here demanding their tribute. I don't want to complain. I chose this myself. But sometimes it's exasperating. You're being exploited by the warriors of the Order. Well, you can't really say that. The mages bow to the law of the Inquisitor. You know, we all share the same religion, but the mages have urged us novices to stay neutral. That's why I don't have to worry about the Don's men. They know we won't do anything to them. Where do the wolves come from? There's a small cave over there, to the north of here. I haven't been there, but I'd be willing to bet that's where their lair is. Hungry wolves. Just my thing. It does you credit that you want to help me, but I have to warn you, those beasts haven't been here for several days. I figure they must be starving by now, so they'll be really dangerous. Any good news? Well, they're wolves, so none of them have swords. If you aren't back in 2 days, I'll assume they put you on the menu. Great. Zabij głodne wilki, no, ogarniemy. Nawet teraz, wiecie? Tylko, dobra, nie, może nie będę szła spać, bo widzę, że to jest coś a la czasowe zadanie. Okej, to było tutaj. O kurde, stary! Dobra, ale nie jest tak źle. Aha, tylko... Właśnie, tylko trzeba wyczuć, czy będzie raz atak, czy 2 razy. Czaję. Okej, teraz... Dawaj. Okej, głodny wilk. 1/5. Jasne, rozumiem. Okej, możemy otworzyć. To dobrze wróży. Wow, dużo złota, naprawdę. Ja w ogóle powinnam odpalić po pierwsze pochodnie. Po drugie zrobić sobie zapis. Po trzecie, tutaj jest coś... Mały diament. Okej, rozumiem. Fajnie, fajnie, fajnie. Spoko. Gorzej, że ich jest tu więcej. Mi się wydaje, że z 2 sobie nie poradzę naraz. O kurde, no i oczywiście ten 2 razy teraz uderzył. Dobra, ale jakoś idzie nam to. Tylko trzeba wyczuć, nie? O kurde. O kurde, ale się... Ajajaj, no teraz aż 3 razy. Niedobrze. Znaczy ja wiem, że ja się pójdę wyleczyć przede wszystkim, nie?
Ała, no kurwa, no halo. Masakra. Dobra. Okej, dałam radę. Używamy mikstury. I robimy F8. Wracam do mojej pochodni. Nie no, spoko. Znaczy wiecie, chciałabym ogarnąć całe to gospodarstwo, ale może być z tym problem. Tu nic już nie ma. Widzę kolejnego wilka. Dobra, też są dwa. Dajemy radę chyba, nie? Ważne, żeby wyczuć, ile będzie właśnie ataków, nie? Dobra, trafiłam. No i dobra. Zadanie mamy z głowy. Wracamy do pochodni i lecimy dalej. Kuferek. Uff, jak dobrze, że ja te kufry na razie mogę otwierać, nie? Widzę, że bardzo dużo złota mi dają. Ej, to spoko. Ej, a może jakiś kilof tu znajdę? Ej, w tej jaskini to chyba nie tylko były wilki. Bo ta jaskinia jest coś trochę za duża, ja tu mogę za dużo rzeczy widzę iść gdzieś. Ty tu gdzieś na zewnątrz wychodzę? O kurde, ej, ja jestem pod miastem? Czy mi się wydaje? Ej, chyba tak. No dobra. Tu była jeszcze jedna odnoga. Której niespecjalnie. Mamy żyłę złota. Okej. I to wszystko. No dobrze. No to w porządku, myślę. Wychodzimy. Pójdziemy oddać questa i myślę, że możemy się przykimać też do rana, żeby było widniej. Uff, dobra. Całkiem nieźle nam to idzie. Hey you. I have to warn you. There is a warrior of the order on the farm. So? So, you aren't actually allowed to be here. If he sees you, he'll have you taken to the monastery. So what do you suggest? We'll have to wait here until he leaves. Follow me, keep quiet, and you can hide in our storehouse. There's a bed there. Get some rest. The warrior will be gone in a couple of hours. Understand? Okay. Right. Well, I suppose I'll have to trust you. Great. Let's go. And make sure he doesn't see you. Wiecie co? Zrobimy zapis. Ale ja sobie nadpiszę ten. Coś mi tu śmierdzi. Tak z jednej strony, ale z drugiej wydaje mi się, że no... Nie chce mi ten koleś, no nie wiem, wywrócić w głowie, nie? Chyba jest o, jest faktycznie wojownik zakonu. Don't fool around with... O, kuferek jest. A co się stanie, jak otworzę? Perłowy naszyjnik. Dobrze.
Okej, okay, nic więcej tutaj już nie ma. Zobaczymy, czy jak rano się obudzę, to będzie ok. All clear. The warrior's gone. It was a good job I saw you first, or you'd be on your way to the monastery. I'd say you got lucky there. Those wolves are dead. You killed them? That's a relief. I can finally sleep peacefully again. Here, take this as thanks. I could never have done that alone. I hope you'll find your way, my friend. I hope so too. Farewell. And thanks. Spoko. I tu jeszcze był jeden typek, tylko on już poszedł w pole, nie? O, tutaj była roślinka. A ty, ten tutaj jeden nie powinien być gdzieś tu? Ej, no gdzie ten typo? Tu jest Henson. Tu jest Tristan. Tu jesteś. Watch your feet. There's grain growing here. Do you need any help here? No thanks. I could have done with you a while ago though. Thanks anyway. Okej, okay, rozumiem. Tristan says you can take me to Harbour Town. I can. But did Tristan say I should take you there? Not exactly. Well, ask me again when he does. Okej, okay, dobra, rozumiem. No to chyba na farmie pomogliśmy. About your farm. The wolves in the nearby cave are dead. It seems fate was kind to me, washing you to these shores. Take this as a reward. Teller doesn't have anything for me to do. He finished his work a while ago. Ah, yes. Teller is our hardest worker. 24 of him and our problems would be over. The grain harvest is finished. Good. It's reassuring to know that if we must die, we will not die hungry. Here are a few coins. Alas, Thomas is our problem child. If he worked as hard as he moaned, he'd have completed the harvest long ago. Perhaps he should reconsider his desire to be a mage. I think I've done everything there is to do on your farm. Then be on your way. And my thanks go with you. Oh, and here. These items can go with you too. And may the holy flame light your way in these dark times. Oh, if you still want to go to Harbour Town, then go and see Brother Teller. He'll show you the way to the northern entrance of town. Thanks. Okej, okay, rozumiem. Dobra, no to w sumie możemy iść do miasta. Ale ja bym jeszcze zerkła sobie tutaj... O co chodzi z tym Janem, bo jego też mogliśmy tak jakby poprosić, żeby nas zaprowadził, ale mi się wydaje, że on nie będzie chciał nas zaprowadzić do miasta. O, mięty jeszcze nie zebrałam. Bo wydaje mi się, że on nie będzie chciał z nami iść. Ale myślę, że warto go spytać. Can you show me the way to Harbour Town? Sure. Follow me. A, jednak możesz, dobra. Nie, to ja nie chcę, stary. Chociaż moment, on może mi pokazać drogę do miasta, a nie miasto. Can you show me the way to... Sure. Ej, przejdźmy się z nim, zobaczmy, gdzie on nas poprowadzi, bo może on mnie centralnie zaprowadzić do tej jaskini. Albo tutaj właśnie pod to bagno i powiedzieć, idź na wprost. Czy cokolwiek. Tutaj jest, że miasto? Jest niby. Come with me. Co ty chcesz mi, stary, pokazać? Bądź co bądź, to jest jakieś zadanie, nie? See that farm down in the valley? I see it. Some of the Inquisition's minions work down there. Novices, they call them. They're apprentices to the mages in the monastery. Talk to them. They'll help you get to Harbour Town. But watch you don't find yourself accidentally recruited. You get recruited, there'll be no welcome for you at the Don's camp. Thanks. I can take it from here. I'm sure you can. Good luck. See you around. A, okej. Okay. Dobra. Czyli wszystko się wyjaśniło. Moi drodzy, mamy teraz wybór, czy w kolejnym odcinku iść do miasta, czy iść do Dona. Mi się wydaje, że powinniśmy najpierw iść do miasta, ale zdam się też na wasze komentarze, co wy o tym sądzicie. Tutaj na gospodarstwie udało nam się fajnie sprawę ogarnąć, więc to mi się bardzo podoba.
Myślę, że mogę sobie nadpisać ten zapis. Moment, mogę? Nie, nie mogę tego nadpisać za bardzo. Dobra, zróbmy tak. Nie tak. Gra zapisz i zapiszmy sobie jako dwójka. Dzisiejszy tutaj postęp. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Słyszymy się już w kolejnym odcinku, już jutro o godzinie 16 bodajże, bo teraz troszeczkę zmieniłam plan odcinków na inne godziny. Także będzie super. Jeżeli uda się, to myślę, że tutaj zdam się na was. Czyli dajcie mi tutaj jakby odpowiedź, czy do miasta, czy do Dona. Ale mi się wydaje, że na razie powinniśmy ogarnąć kwestię miasta. No cóż, nie przedłużam. Dzięki wam jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć.